Witam serdecznie i zapraszam na przepis na wegańskie żelki. Żelki powstaną przy zastosowaniu agaru. Ja swój agar zakupiłam w Lidlu. Wiem, że jest on także w Auchan. Jest on alternatywą dla żelatyny. Przy moim agarze na 100 ml płynu będę stosować jedną saszetkę. Wcześniej przygotowałam sobie już jagody w syropie. Będę teraz dodawać do nich dwie saszetki agaru i podgrzewać całość. Gorący płyn wyleję do silikonowej formy. Całość podgrzewamy do zagotowania. Agar tym różni się od żelatyny, że całość trzeba zagotować. Całość już bulgocze i gotuje się w garnku. Teraz wylewamy całość do foremki. Moje żelki już są w foremce, jak widać parują. Już przy samym gotowaniu widać, że masa zaczyna tężeć, robić się żelowa. Teraz odstawiamy całość do wystygnięcia. Moja żelka dość szybko stężała. Teraz wyjmę ją z formy. Przełożę na stolnicę. I wykroję z niej żelki. Ja już pokroiłam swoje żelki. Mamy teraz mnóstwo malutkich żelków, które możemy pokroić na taką wielkość, jaką sobie życzymy. Moje żelki są pyszne, super się zżelowały. Mam nadzieję, że i Wam zasmakują. Smacznego, kochani! Moje żelki są już pokrojone. Możemy je kroić oczywiście na kawałeczki, jakie tylko sobie wymarzymy. Pięknie się wszystko zżelowało. Można już zajadać. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, możemy wykorzystać wiele owoców, żeby uzyskać w szybki sposób pyszną przekąskę. Dziękuję, kochani, za uwagę. Zapraszam na więcej podobnych przepisów.